O godzinie 10 czasu polskiego zmierzyły się ze sobą podstawowe jedenastki Lecha Poznań i Eintrachtu Frankfurt. W zespole aktualnego triumfatora Ligi Europy nie zabrakło takich nazwisk jak Kevin Trapp, Randall Kolo Muani, Daichi Kamada czy Mario Götze. Na samym początku spotkania Joel Pereira stracił piłkę na własnej połowie, ale Filip Bednarek pewnie interweniował w bramce. Kilka minut później Filip Szymczak nacisnął na obrońcę, jednak futbolówka odbita od nogi Lechity poszybowała obok bramki. Później do końca pierwszej połowy wiało nudą. Na kolejną akcję trzeba było poczekać do 49 minuty, kiedy to Luca Pellegrini próbował zaskoczyć bramkarza Lecha. Włoch nie zdołał pokonać Bednarka, ale chwilę później uczynił to Daichi Kamada i było 1-0. Stracona bramka wyraźnie podrażniła Lechitów, którzy w 65 minucie stworzyli sobie najlepszą sytuację w tym meczu. Z podania Adriela Baluły nie skorzystał jednak Michał Skóraś, który dwukrotnie przegrał pojedynek z Kevinem Trappem. W minucie 79 Pedro Reboczo odpuścił krycie Jespera Lindströma, który oddał mocny strzał, ale Bednarek popisał się refleksem. Chwilę później serca kibiców Lecha zabiły mocniej, bo po oglądanej sytuacji Skóraś zdecydował się opuścić boisko. Niespełna 3 minuty przed końcem Baluła pognał prawym skrzydłem, podał do Isaka, ten do Antczaka, a całość zwieńczył niecelnym strzałem Amaral i mecz zakończył się porażką Lechitów 0-1. W drugim spotkaniu oglądaliśmy głównie zawodników, którzy jesienią grali nieco mniej. W mecz lepiej weszli piłkarze Eintrachtu. Niemcy szybko trafili do siatki, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Po chwili debiutujący w bramce Lecha Dominik Cholec wybronił strzał rywala i wciąż było 0-0. Kolejorz odpowiedział trafieniem Artura Sobiecha z minuty 11 i co ważne, poszedł za ciosem. Swoje szanse mieli Gio Citajszwili i Alonso Souza, ale zabrakło im skuteczności. Tą wykazał się natomiast Nika Kwekweskiri, który kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego podwyższył na 2-0. W 33 minucie Gruzin mógł strzelić gola z połowy boiska, ale piłka minimalnie minęła bramkę Eintrachtu. 3 minuty później dobrej wrzutki z prawej flanki nie wykorzystał skrzydłowy z Frankfurtu, ale Niemcy dopięli swego w 41 minucie. Bramkę kontaktową zdobył Lucas Alario, a kontuzjowany Bartosz Tomaszewski opuścił plac gry. Po przerwie groźnie zza pola karnego uderzył João Amaral, ale strzał Portugalczyka zdołał obronić bramkarz. W 59 minucie dobrego kontrataku Lechitów nie zakończyli golem kolejno Citajszwili i dobijający jego strzał Sobiech. Po 5 minutach szczęście dopisało Holcowi, który niepotrzebnie zabawił się w polu bramkowym. W 78 minucie Eintracht doprowadził do remisu, a konkretnie uczynił to Aurelio Buta. Podopieczni Johna van den Broma mogli jeszcze wyjść na prowadzenie, ale ze znakomitej szansy nie skorzystał Welde. W końcówce z murawy zszedł z urazem Marchwiński, a niemiecki zespół stworzył sobie ostatnią sytuację bramkową. Uderzenie Alario wybronił instynktownie Holec, a chwilę później arbiter zagwizdał po raz ostatni. Końcowy wynik 2-2. Zapomnienie, bo Lechici wracają do Polski. No i co? Wracają chyba w dobrych nastrojach.